Dzień 11. Bóg pozaświatowy, Bóg wyobcowany. Jednak oświeceniowy proces odchodzenia od Boga Ojców naszych, od Boga Jezusa Chrystusa, Ewangelii i Eucharystii, nie oznaczał zerwania z Bogiem bytującym poza światem. Owszem, ten Bóg deistów był stale obecny. Ale ten Bóg jest stanowczo Bogiem pozaświatowym. Racjonalizm oświeceniowy wyłączył prawdziwego Boga, a w szczególności Boga Odkupiciela, poza nawias. Co to oznaczało? Oznaczało to, że człowiek powinien żyć, kierując się tylko własnym rozumem, tak jakby Bóg nie istniał. Racjonalizm oświeceniowy mógł się zgodzić na Boga pozaświatowego, zwłaszcza, że jest to tylko pewna niesprawdzalna hipoteza. Konieczne jednak było, by takiego Boga wyeliminować ze świata. Z książki Przekroczyć próg nadziei. Czy człowiek przestał być całkowicie istotą religijną? Kiedy spoglądamy wokół siebie, dostrzegamy bardzo wiele oznak poszukiwania transcendencji. Człowiek w nas, człowiek współczesny, szuka Boga, ale szuka Go niejako po omacku. Szuka bardzo nieporadnie. Szukamy pewnych szyfrów transcendencji, ale to poszukiwanie przypomina sytuację, w której składamy pojedyncze litery. Może potrafimy nawet rozpoznać jedno czy drugie słowo, ale mamy kłopoty ze zrozumieniem sensu całego zdania. Ten proces przypomina swoisty powrót do czegoś, co było przed nami, do sytuacji przed objawieniem się Boga w Jezusie Chrystusie. Poszukujemy Boga, ale bardzo nieporadnie. Można powiedzieć, że nawet Bóg chrześcijan nie został do końca wyeliminowany w przestrzeni naszego świata. Przecież wciąż mamy święta Bożego Narodzenia, choć tyle walki toczy się wokół tego nazewnictwa. Wciąż mamy czas mierzony od narodzenia Chrystusa i nazywamy ten czas naszą erą, czasem naszej ery. Ale Jan Paweł II zwraca nam uwagę, że ten Bóg, którego jeszcze gdzieś tolerujemy w naszym świecie, jest tak naprawdę Bogiem pozaświatowym, Bogiem wyłączonym poza nawias ludzkiego życia. Człowiek pozbawiony Boga wewnątrz własnego życia, jest człowiekiem osamotnionym, skazanym na to, że ze swoją niepewnością, ze swoimi lękami, ze swoją chorobą, cierpieniem, doświadczeniem pokusy, nade wszystko ze swoją śmiercią, pozostaje sam. Pozostaje sam, bezradny. A przecież Odkupiciel czeka za drzwiami. Trzeba tylko otworzyć Mu drzwi, drzwi naszego życia. Święty Janie Pawle II, który otworzyłeś drzwi Chrystusowi, Odkupicielowi człowieka, módl się za nami.